Witam, ja jestem Zenek, to jest oczywiście Might and Magic Duel of Champions, dzisiaj pogram ponownie Deleb. To jest ta sama talia, która jakiś czas temu była na moim kanale. To jest 3-2-2 w standardzie, 60 karcioszek, trochę epików, no sporo. Jest ich 12-13, trochę łutów szczęścia, czy trochę tam 4 łuty szczęścia, 4 zaklęcia, 41 stworzeń. Z wydarzeń mamy 2 razy wielkie łowy, 4 razy tydzień umarłych, 2 razy tydzień najemników, 4 razy maniaka ze stworów, 4 pomioty, 1 księżycowy feniks, oprawca chaosu razy 4, 4 razy czyhające mroku, wysiadująca rodzicielka, zaklinaczka pustki 4 razy, prorok chaosu 4 razy, niewolnik nienawiści 4 razy, nadzorca maniaków 4 razy. No i kurczę, przeklęty przez połowę graczy sukup w pęd. No nie wiem czy przez połowę, ale tak chyba średnio lubiany sukup w pętach przez tą jego pasywkę trochę silną. Ognisty pocisk 4 razy i 4 razy hold ręki. A, jeszcze są dwa budynki, to są ofiarne jamy. Razem 60 karcioszek. Fajny jest ten deck, naprawdę dobry. Taki rush, powiedzmy. Nie jest to może tak szybkie jak Xorm w formacie otwartym, ale daje radę. No, pytanie tylko kiedy nam dobierze przeciwnika. Czy to będzie w tym stuleciu, czy już w następnym. O, jest! Ale wypad. No, szar. Księżniczka bólu kontra zaklinaczka niebios, okej. Może być takie rozdanie, chociaż szkoda, że nie ma maniaka. Nie obraziłbym się. To teraz możemy zrobić trik taki. Zabijamy sobie tego typka, zabijamy tego typka, piącha i lecimy. Szczechająca wymaga 3 piąch, dobra. Będzie coś za 2 czy nie? Będzie harpie, okej. Okay. To my sobie zagramy czyhającego. Tra-la-la-la. I zablokujemy harpię. Tak, żeby nas tutaj kurczę typek nie trollował. Olifant będzie trollował kurczę mojego pomiota fantastycznego. Ma kart 5. Proroka chaosu raczej się nie opłaca zagrywać. Za trójkę zagramy sobie chyba zaklinaczkę. Tylko w którym miejscu tą zaklinaczkę pyknąć? Przestawić czyhającego. Problem w tym, że on dostanie strzała od olifanta, ale ta harpia nic nie zrobi. Dobra, zróbmy tak. Plus takie coś. Tutaj łutów szczęścia raczej nie będzie, chociaż chyba, że koleś gra naprawdę jakiś dziwny deck. To nieco teraz. Szybki atak jakiś. Uuu, grubo, koksiur. Jakiś pocisk by mi się przydał, żeby tego typka pocisnąć. Ale niespecjalnie mam ten pocisk. Fiu, fiu. Się robi nieciekawie. Tak naprawdę. Jeszcze i te meczu. Zrobimy rush po prostu. Takie coś plus... Czy tutaj atakować? Dobra. Zaatakujemy, żeby obniżyć kurczę HP temu słoniowi. Ej, ciekawe co z tego wyjdzie. Same koksy?
Nie no, pocisk to by mi się przydał, naprawdę. Przynajmniej z tym pociskiem niespecjalnie coś zrobię, ale... Ale nic nie zrobię, jak fajnie. Tydzień najemników. Fiu, fiu, czy ja to chcę? Tylko musi zadziałać. O, oczywiście nie zadziałał. Jest, działa. Dobra, mamy tutaj 7, więc tak, to pacniemy. To pacniemy. Tu mamy 6. Też to pacniemy. No, i jest troszkę lepiej. Problem w tym, jak ten kurczę cyklop dostanie buffa, chociażby sumiejki, tej szar, to on mi wbije 6 damage'u, plus 2 to będzie 8. Ulala. Będzie na bogato. Znaczy w sumie to oni obydwaj, ta harpia i ten cyklop dostanie buffa, więc tu będzie 6, tu będzie 9 damage'u razem z tą harpią, więc no, na bogato. Koksiur. Pytanie tylko gdzie? Okej, okay, to koleś się zaczyna bronić trochę. Tydzień najemników bym styknął chyba. Ile tu mamy? 4, tu będzie 6. Goddammit, i tak nie zabiję tego koksa. Trzeba tak, koksa trzeba stargetować. Coś w tym stylu. Coś w tym stylu. I teraz chyba magia. Ile mu kart? 4. Boże, nie mam piąchy, żeby słowika zagrać. To fajnie. Jeszcze może być GG, w zależności od tego, jakie koleś karty gra. Ale chyba nie będzie. Będzie 4 damage, zostanę na 6 HP. No, chyba że koleś odpali tydzień najemników. Ale nie odpali. Już myślałem, że zapomnę zaatakować cyklop. A przestawił go! To zabawnie. Dwie karciochy mu zostały. Polimy sobie piąchę trzecią. Niestety, kurczę, tych fajnych ksiurów tutaj nie zagram. Bym mu jakieś kartę wyrzucił z ręki, a tak będzie średnio trochę. Koksy czy nie koksy? Oto jest pytanie. Z 5-6. Może to słowika? Coś takiego. Tutaj strzelca. Tutaj kurczę tego typka. Harpie można pacnąć. Teraz tak, zakaz targetowania. To dam chyba na tego hałaburdę. Bo jak on dostanie jakiegoś buffa do ataku, to może być nieciekawie. Naprawdę. No jeszcze jest to do wygrania. Może koleś tutaj odpali jakieś roje insektów, ale wątpię, żeby to zrobił. Bo mu wszystko zginie na polu bitwy. Będzie jakieś mniejsze zaklęcie używał. Tutaj błąd zrobiłem, mogłem zagrać tego maniaka i zasłonić tą kurczę zaklinaczkę. Tak troszkę słabo wyszło. No dobra, pytanie co za 6 kolej zagra. Miałem sukuba w pętach, ale trochę drogo to powinien będzie kosztować, bo on kosztuje 5, więc tak trochę nieciekawie. Pytanie gdzie słowika zagra. 7. 4 mogę tych. No nie ma kart żadnych na ręce, więc szczerze mówiąc to się mija z celem. Granie tych discardów. Mam 2 razy tydzień umarłych. Czy ja mogę coś zabić? Suwika mogę zabić na początek. Nie mam niewolnika nienawiści, mam tą ofiarną jamę, więc mogę ją od biedy zagrać plus 100. To będzie jeden damage, ale to szału nie ma żadnego. Coś takiego. Plus teraz tak, przeznaczenie. Co tu grać? Sukuba czy nie Sukuba? Chyba tych gości zagram, bo to będzie dobry bloker po prostu. Słowika mu wyrzuciłem, jak fajnie. A jednak udało się coś wywalić. Teraz tak.
Zagram chyba słowika tutaj i zagram jamę ofiarną na tym gościu. Albo na nim. On prawdopodobnie zginie. Słowika damy tu. Trzeba zablokować. No i dobra, lecimy. Tutaj na pewno ten koleś zginie, a tutaj niekoniecznie ten maniak by zginął. Bo on może strzelić, znaczy mógłby strzelić tą rodzicielkę. Okej. Bombarduje typka. Ten zginie, ten zginie. Tutaj jakiś damage pójdzie. Ruin sect. Dobra, coś jeszcze? Cyklop. Cyklop hałaburda. No tak, nie ma łutów szczęścia, to moglibyśmy tak popacnąć. 4-9. To tak, to sobie zagram tu. Cyków w piętach czy nie? Czy może lepiej się wallować tak troszeczkę? Może tak, ten ziomuś plus słowik. No i takie coś. Ajajajajaj. Niedobrze. Jeszcze tam ran. Tutaj, tutaj, albo tutaj, tutaj. Ciekawe, czy on ginie, to zada damage, czy nie? Zadał. Grubo. Okej. Okay. Teraz tak. Niewolnik nienawiści. Tym można pacnąć to. Niewolnika zagrać, tego zabić. Jak to zrobić? Czy to jest GG? To jest GG. Gramy sobie niewolnika. Mogę tutaj typka uśmiercić, nawet choćby z pasywki, ale mogę, mam 2 tygodnie, więc takie coś. Takie coś. No i tyle. Mogę to na 15 sposobów zrobić. Okej, okay, no to jeszcze jedna gra. Fajna jest ta deck, fajnie się gra. Kurczę, dobry deck. No tak, pytanie, czy teraz gra się odpali. Coś czuję, że się zawiesiło w przecudowny sposób. A, remis, no dobra, przynajmniej tyle. Okej, okay, to lecimy jeszcze raz. Dobra, jest ponent. Jezus, no bez jaj, naprawdę znowu się zawiesiło. Znowu remis. Nie wiem, ostatnio są jakieś problemy, kurczę. Z tym połączeniem, naprawdę. Coraz częściej mi to wyskakuje, ten, kurczę, jakiś brak połączenia, czy co to jest, nie mam pojęcia tak naprawdę. No remis by się przydał, ja bym się nie obraził. Chrysto, będę musiał przerwać nagrywanie, Boże, naprawdę. Dobra, to widzimy się za chwilę, bo to się na pewno już nie odpali, także zaraz wracam. Okej, okay, wróciłem. Mam nadzieję, że gra się teraz nie zawiesi, czy też po prostu nie będzie problemu z połączeniem, bo to chyba jest jakiś problem z połączeniem. Anastazja. Nie wiem, tego kolesia znam. Nie wiem, czy mogę w znajomych? Muszę obczaić, zaraz drugi gracz. Czy ja to chcę? Może być. Tak, to jest jeden z moich znajomych. Trzeba się przywitać. Dobra.
Co tu można by zadziałać? Siemka, siemka. Siemka, ściemka. Piącha, magia. I w co tu iść? Tego typka, kurczę, pomiota. A może czyhający? Może zagram czyhającego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tadao. Z pomiotem jeszcze poczekam. Pytanie, co to za talia? No, na pewno na okaleczeniach. Dlaczego to się można by innego spodziewać? Problem w tym, że ta Anastazja jest taka dość... Po 4, aha, no to grubo. Nie, no to w sumie no to jeszcze ten, jeszcze... Powiedzmy, że no to nie wiem, pomiota grać w takim razie. Dobra, zagram tego typka. Pewnie znowu licznik wyłapie. Okej. Robimy coś takiego, no i dobra, lądują wampiry za 4 chyba. Pierwszy wampir. To tak, strzelec, nie strzelec. Weźmy sobie strzelca tego zioma, przerzucimy tu. Pach, pach. Czyhający i ma 3 piąchy. No, czyhający niewiele zrobi. To tak, przeznaczenie. Dajmy zakaz targetowania mojej kurcze zaklinaczki. Uczeń wieczności, no tutaj zakaz targetowania niewiele pomoże. Trzy pociski to ginie. W sumie ten koleś też. Ciocha wypadnie z ręki. Za 4. Czy ja chcę grać łód? Chyba jeszcze nie. Zagramy sobie kolejnego stwora. Dobierzemy sobie kartę i heja. Same grube koksy widzę. Wziął, bo leczył, jeszcze dwa razy mi przeatakował. Nieładnie, nieładnie, kurczę. Jak to zrobić? Sukup w piętach. Zagramy dwóch niewolników. Czy to mogą wygrać? Ja miał 7? Tu było 4, to by było... 4, nie, to nie byłoby GG, 1 HP, bo on został z tygodniem najemników. No dobra, no tak czy siak może być GG dzięki tym właśnie ziomkom. Więc zobaczymy, co tu się będzie działo. Z jaką działa dokładnie? Z pierwszej tytuły zaatakuje stworzenie, które ma atak na poziomie 1 lub niższym, zyskuje dodatkowy atak. Aha, taka opcja. To fajnie, zyska dodatkowy atak. No i dobra, to zostawię to. Niech sobie zabije. Znaczy w sumie mogą go, Boże, zniszczyć, zabić, cokolwiek, zaatakować, on by zginął, dostałby 2 damage'u. Nie wiem, bez znaczenia. I tak bym w tamtej turze nie wygrał chyba. Chyba, że coś przeoczyłem. Ale z tygodnia bym nie wygrał... Znaczy nie, byłoby 6... Nie, to było... Nie, zrąbałem. Z tygodniem, czy ja bym to wygrał? Byłoby 6, musiałbym zagrać jednego i zabić tego. Nie, to mogą wygrać chyba w tej turze to. Z tygodniem najemników, jeśli dobrze liczę. On miał 7 HP chyba. To byłoby 6, zagrałbym jednego niewolnika i to by było chyba GG. Kaleczenia. Co tamto. Teraz co? 1 HP mu został. Co ja mogę zrobić z tym teraz? Znaczy mogę to wygrać, jama jest i tyle. Muszę sobie zagrać to.
No niezły dek jest, szybki naprawdę. Dobra, to pykniemy sobie jeszcze jedną grę. Ignatius. Tongue kill. Co to jest, kurczę? Co to znaczy? Nie mam pojęcia, co to znaczy ta... Ten awatar. Czy też ikona, czy cholera, więc to jest po prostu dodatek do sztandaru, może tak. Dobra, czy to chce drugi gracz, to niech będzie. Ignatius w standardzie to Ignatius na stworach. O, ciekawe. Dobra, to pójdziemy chyba w pomiota i maniaka. Ding, 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 let's go. I pojedynek po prostu Winferno kontra Winferno. Sile nie wymagają, ale fajnie to kuźwa kolej zagrał prosto pod ciechającego. Teraz Morebus troszeczkę. Koksiur, o, no tutaj raczej się nie opłaca go grać. Pytanie co z tymi kartami zrobi, pewnie gdzieś poprzestawia. Tutaj pewnie wysiadująca, tutaj to... I co teraz, mam pociskora. To... 3. Dobra, zacznijmy tym. Pac, pac. Jest tak, dać mu wbić 4 damage, blokować. Nie wiem co lepsze. Chyba dam mu wbić te 4 damage, chociaż nie wiem czy to nie jest błąd. Nie wiem. Niech będzie tak. Pójdziemy w napór. Zobaczymy jak wytrwam tą wymianę ciosów. 4 na klatę. Albo czy wytrwam tą wymianę ciosów? Po prostu KSW. Lol. Ile ona wymaga? Dwie pięchy, to też fajnie. Można by się ewakuować czyhającym tutaj, zablokować mu te dwie karciochy, proroka i maniaka. Bo prorok wymaga tylko dwóch pięch, więc specjalnie nic im nie zrobi. Tylko co dalej? Takie coś. Tutaj cztery kolejne na klatę. No nie wiem, czy przestawię ją tutaj. Trochę bez sensu. Z kolei co? Pozwolić mu znowu wbić, kurczę, blade 4 damage'u? Jesus, 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 Jesus. Może tak, ty idź tu. Ty idź tu. A dobrać kartę? Bo tu miał 5 surowców. Nie, to tam pójdę przeznaczenie jeszcze. Dobra. I lecimy. Coś co walczy wręcz by mi się przydało, albo kolejna wysiadująca rodzicielka. Tutaj go zabiję niestety, żeton wyskoczy. No i zobaczymy, jest tydzień najemników, to nawet odpalę tydzień najemników i pozbędę się tego niszczyciela. Teraz tak, ty mi pewnie ucieknie. Najlepiej jakby przestawiły tutaj, to bym się nie obraził. No, dajesz ją. W piętach, miodzio, że ten wypada. Czy ja chcę odpalić tydzień najemników? W tym momencie, czy nie? Mam coś za dwa, mam wysiadujące jedną. No dobrze by było, żeby zadziałał. Jak nie zadziała, to będzie kiepsko. Uwaga. Jest. Dobra.
Jak to zrobić? Ksiura wykończymy. Za niej. Jojojo, co tam się dzieje? To pacniemy. Fajnie, co dalej? Czy tym, kurczę, pomiotem, jak chce się ewakuować? Coś takiego i lecimy. Most, kurczę, koleś mi tutaj rzuca. Z jakiej paki? Pomiot poleciał. No w sumie same taniuchy mi wywalił. Tak naprawdę mostem usunął pomiota i czyhającego w mroku. Karty kosztują tyle samo co most, więc... Chyba śnisz. Dobra, zobaczmy co tu się wydarzy. Trollo, co ja mogę tutaj zadziałać? Tra-ta-ta-ta, sru-tu-tu-tu. Czemu ja nie mam żadnego zaklęcia? A może on nie ma zaklęcia i zagrać tak? Hold ręki? Nie starczy, potrzebuję 7 surowców na hold ręki, na to drugie. I na tego, sukuba. To w takim razie coś taniego trzeba by zagrać. To jest 5. Pocnijmy świniaczka. No i niech będzie taka opcja. Piącha i co tu dalej tworzyć? 3 damage'u. Trochę sporo. Dobra, niech zostanie na jednym hapsie. To jest 2 damage'u. Zostaje 3. No, przydałby się niewolnik nienawiści i byłoby ciekawiej. Boże, serio? Kolejny most? Najlepiej weź to usuń. Ja się nie obrażę. A Boże, serio? Żegnam, kurczę, tą ziomalkę. Co, nie widzi tego? Może on tego nie widzi, Chryste. Fajnie. Nie wiem, na czym on się zastanawia. Zapomniał, jaką kartę ma o tym na polu bitwy, Boże. Lol, jest! Chryste. Jaki fart. O Boże, ta karta mu grę zrobi, coś czuję. No dobra, atakuj, panie. No jedziesz z tym sukubem. A pewnie ciekawe, czy zaatakuje, czy nie. Jak nie, to tydzień najemników jest GG. Jest tydzień najemników, nie ma. To teraz tak. To można pacnąć. No, niestety brakuje mi jednego surowca, żeby zagrać to i to, więc co ja to mogę zrobić? Trollo, co ja mogę zrobić? Zagrać tego typka? Ile jej umiejętność kosztuje? 2. Zniszczyć i zagrać, kurczę, sukuba. W piętach. To tak, zróbmy to. Teraz tak, poświęcimy demona. To ginie, gramy tego, no i to jest GG chyba. Bingo. Koleś może poddać grę w tym momencie. Yeah.
Dobra, no to jest GG. To był chyba trzeci pojedynek, więc czwartego nie będę nagrywał. Trwało to 9 minut. Ta pierwsza część ma też jakieś 10 minut, więc w sumie odcinek będzie miał no prawie pół godziny. Więc myślę, że tyle wystarczy. Trzy pojedynki stykną zupełnie. No dalej jest świetna, tak jak widać w standardzie, naprawdę. Można było wykerować to i się udało wykerować. Dzięki Bogu za tego niewolnika nienawiści, no bo bez tego bym nie zrobił po prostu tego kombosa. A tak się udało. No i tyle. Dobra, ja będę kończył. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.